W tym, co my robimy, czyli w wykładach, pokazach czy warsztatach naukowych, zwykle najlepiej jest, jeżeli ten odbiorca jest w jednym wieku. Nie mam dużego problemu, jeżeli przyjdą mi same dzieciaki czy sami dorośli, żeby po prostu nadać dany temat, nie wiem, budowy oka chociażby, która była tutaj w eksperymencie nie tak dawno, do danej konkretnej grupy odbiorców i ich poziomu, jeżeli chodzi o wiedzę. Problem zaczyna się, kiedy jest zróżnicowane środowisko, czyli jeżeli to są dzieci, rodzice i wtedy trzeba jednak obniżyć ten poziom, plus puszczać oko do starszego odbiorcy, co zresztą w naszych pokazach często się wydarza. A druga taka rzecz, jeżeli chodzi o to, jak to robić, no to fabularyzacja. Żeby to nie był pokaz tylko doświadczenia jak z aerodynamiki, z powietrza, tylko niech on będzie wpleciony w jakąś historię, w jakąś opowieść. To myślę, że takie dwie rzeczy. Puszczanie oka do różnych odbiorców, jeżeli są w różnym wieku, i fabularyzowanie tych zajęć. Pytanie tendencyjne, bo rzeczywiście zawsze można by było zrobić więcej. Natomiast porównając z tym, co pamiętam, że działo się te 13 lat temu, gdy centra nauki jeszcze powstawały, gdy ludzie dopiero zaczęli mówić o jakichś naukowych rzeczach, czy chociażby internet, jak wyglądał te 13 lat temu. W tej chwili otwiera się YouTube'a i jest Rożek, Myśliwiec i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy do pierwszego lepszego miejsca w Polsce, większego miasta i mamy centrum nauki, które to robi również dla ludzi popularyzujących naukę w swoim okręgu. Nauczycieli, nie nauczycieli, koła naukowe, tak jak tutaj, więc jest coraz lepiej. Zagrożenie jest mnóstwo, chociażby na dniach był głośny filmik Myśliwca a propos hejtu w internecie. Odpowiedź Rożka a propos tego. Akurat te dwa nazwiska mi przyszły, bo trochę śledzę to i internet jest paskudnym miejscem do tego, żeby prowadzić tam swoją działalność i trzeba mieć naprawdę bardzo dużo odporności, żeby to działało. My jako heweliusze nauki w internecie, nie to, że nie istniejemy, ale nie skupiamy się na tym na YouTubie. Raczej na tym, żeby robić rzeczy na żywo, na tego rodzaju festiwalach, piknikach naukowych, wydarzeniach, w szkołach. Więc w internecie jest mnóstwo zagrożeń, a jeżeli chodzi o klucz tego pytania, które zadałeś, to znaczy jak to jest z influencerami? Ciężko. W naszej karierze było raz tak, że przypominam sobie taką sytuację, w której pani nas pytała, no dlaczego nie zrobić tego przez internet, bo to nie spełni swojej roli, w sensie mogę wytłumaczyć zjawisko jak działa, ale oni, uczestnicy moich zajęć nie przeżyją tego samego, jeżeli tylko zobaczą mnie na ekranie. To jest temat, który jest w tej chwili nośny, bo to też jest tak, że jeżeli zaczynamy wchodzić w YouTube, zaczynamy naszą karierę naukową łączyć się z popularyzacją, to nie wiemy, gdzie i co będziemy robić w przyszłości. Więc mamy takiego, nie wiem, świeżego doktoranta czy doktora, który zaczyna mówić o biologii x lat temu, a teraz mamy jednak naukowego youtubera pierwszej wody, gościa, który odebrał popularyzatora nauki w 2020 roku i te zasięgi, ta popularność jest naprawdę olbrzymia, więc to jest dla nas zagrożenie jakieś, dla nas jako popularyzatorów nauki, że jeżeli będziemy w tej pierwszej, medialnie przynajmniej, lidze, no to są nowe zagrożenia, jak chociażby hejt w internecie. To jest tak, że my na naszych warsztatach czy pokazach naukowych jesteśmy w całej Polsce rozsiani. W sensie w tej chwili, dzisiaj my jesteśmy w Gdyni, nasz kolega jest w Płocku, więc cały czas to robimy, cały czas działamy.
Bardzo często dzieciaki pamiętają o tym, że kiedyś tam byli heweliusze nauki, czy chociażby pokazali gumową kaczkę. Nie zawsze pamiętają clue, to znaczy jakie tam było doświadczenie, o co tak naprawdę chodziło, ale jeżeli już pamiętają, że kaczka była w butelce i chodziło coś o ciśnieniem, to być może po czymś takim odnajdą później, co to jest ten nurek Kartezjusza i jak on działa, czy to w internecie, czy chociażby spytają swoich rodziców czy nauczycieli. Więc na takich drobnych, małych skojarzeniach, ale również przeżyciu. Wow, ta kaczka wypłynęła. I to są takie miejsca, gdzie łapiemy ten najlepszy kontakt z uczestnikami naszych zajęć. Mogę powiedzieć, że ja osobiście najbardziej lubię szkołę podstawową do tej 7-8 klasy, bo taki dzieciak w 3-4 klasie, on jest nadal ciekawy świata. Jeszcze nie ma tylu barier, że nie wypada co się robić, co budujemy sobie jako nastolatki. Natomiast później znowu jako dorośli znowu się otwieramy, więc zdarzyło mi się mieć pokaz dla ludzi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To był naprawdę rewelacyjny pokaz, a rozmowy kuluarowe później to było mistrzostwo. Więc i to nie jest moja zasługa, tylko ich jako widowni. Oni byli gotowi, żeby po prostu wejść, dopytać albo pochwalić się swoimi doświadczeniami. Dzieciaki młodsze też mają to, że chcą tutaj w tym uczestniczyć, zrobić sobie zdjęcie z kaczką czy coś. Nastolatki to temat dla mnie osobiście najtrudniejszy, no ale mamy w zespole na przykład Mikołaja, który bardziej umie z tymi licealistami czy studentami działać. To jest interakcja, integracja. My jesteśmy razem, to razem tworzymy pokaz i energia od nich daje nam energię, żeby się nakręcać podczas pokazu. Trzeba dać początkowo coś od siebie, bo inaczej nie ma żadnego odbioru, ale to w ogóle też jest sytuacja tego typu, że jeździmy na festiwale nauki po całej Europie i ludzie naprawdę też różnie reagują na te same doświadczenia w różnych krajach. Publiczność z Estonii, publiczność z Włoch to jest zupełnie inna publiczność. Na warsztatach trochę mniej, bo jednak warsztatowo chodzi o to, żeby coś samemu zrobić. Na pokazach chodzi o to, żeby jednak był ten kontakt z widownią cały czas. Więc jeżeli nie ma zupełnie tam tej energii właśnie, czy chociażby tych zdolności występowania, no to wtedy to nie zadziała. Na warsztatach to jednak robienie jeden do jeden, czy chociażby jeden na grupę jakiś eksperyment.